Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pomidorowy.pl z kanału pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną, można by powiedzieć, sesję z Crasha Team Racing na PlayStation 1, ale nie byle jakiego Crasha Team Racing, bo jest to wersja prototypowa, tudzież alfa, z sierpnia 1999 roku. Poprzednim razem przeszliśmy w zasadzie pierwsze cztery światy w troszeczkę innej kolejności niż zwykle, ponieważ ta gra to jest gra, która nie ma w ogóle jakichkolwiek zasad, co łączy się z tym, że w zasadzie możemy sobie bossów przechodzić w byle jakiej kolejności, byleby po prostu ich przejść. Tak samo w ogóle nie ma takich zasad jak na przykład blokada poziomów, kiedy zdobędziemy puchar tudzież trofeum, ponieważ w finalnej wersji i w becie było coś takiego, że po prostu po przejściu poziomu, kiedy mieliśmy trophy challenge, to po prostu poziomy się blokowały i żeby po raz kolejny ruszyć na te poziomy, to musiałeś zdobyć, powiedzmy, klucz, który miał boss, i tam się potem odblokowywały zadania z CTR-ami oraz z reliktami czasowymi. No, akurat w alfie nie ma czegoś takiego. W alfie to praktycznie możesz od razu gierkę robić na 100%, nie ma żadnej blokady poziomów, tylko jedyne co są zablokowane to te wszystkie fioletowe poziomy. A mówiąc o tych wszystkich fioletowych poziomach, to dzisiaj chciałbym się za nie zabrać, bo jestem ciekaw, czy one się jakoś super różnią od tego, co mamy w finalnej wersji tudzież w becie, bo jestem po prostu tego niezmiernie ciekaw. Dobra, to co, wjeżdżamy sobie do poziomu Nitro Cord, zaczniemy troszeczkę w innej kolejności. Jestem ciekaw, co tutaj zastaniemy. Okej. Jest inna muzyka na pewno, z tego co słyszę. Tak, jest zupełnie inna muzyka, ponieważ to nie jest muzyka, która kojarzy się nam z poziomem Nitro Cord, bo muzyka z poziomu Nitro Cord była bardziej taka właśnie zamkowa, coś właśnie w stylu muzyki z hubu. To jest muzyka, z tego co dobrze pamiętam, o ile oczywiście dobrze pamiętam, to jest muzyka z poziomu Parking Lot bodajże? On się tak nazywa, tam gdzie wiecie, była sceneria, gdzie praktycznie po tym całym, jak to się nazywa, jak był ten cały pas lotniczy, tam gdzie był battle arenka, nie? Tam gdzie mogliście się we dwóch po prostu naparzać, ty z kolegą, koleżanką, dziewczyną, whatever, z kimkolwiek. I to jest właśnie muzyka stąd. Skąd wiem, bo rozpoznaję po prostu, ewentualnie jak nie stąd, to z poziomu laboratoryjnego, ale raczej wątpię, że to jest z poziomu laboratoryjnego. Jestem ciekaw, czy mi się uda. No, z tego co widzę, to powinno mi się udać, bo dużo czasu mam w zapasie. Ale z tego co na razie widzę po tym poziomie, to nie ma jako tako żadnej różnicy, szczerze powiedziawszy. Przynajmniej ja takowej nie dostrzegam różnicy. Poza muzyką, oczywiście. Okej, zdobyliśmy CTR Coin Awarded. Aha, i nic takiego się nie zmieniło. Okej, można i tak. No to skoro mamy to za sobą, to myślę, że teraz przyszedł czas, żeby zmierzyć się z następnym poziomem, czyli Rocky Road. Jestem ciekaw, co tutaj się ciekawego zmieniło. Okej. Z tego co słyszę, to chyba wszystkie poziomy będą miały tą samą muzykę. Czyli muzykę z Parking Lot. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest Parking Lot. Mówię, w trakcie kiedy będę mówił nazwę tego poziomu z Battle Arenki, to prawdopodobnie w trakcie montażu będę dawał wam za pierwszym razem nazwę poziomu, czy aby na pewno dobrą nazwę poziomu tutaj powiedzieć. Bo ja już mówię, ja już niestety nie pamiętam.
Nie pamiętam z tego względu, że można by to powiedzieć, że dawno grałem w oryginalnego CTR-a, jak i w Nitro Fuel, tym bardziej w tryb Battle Mode. Ale już z tego, co widzę z tych różnic tutaj, to... Kryształ jest wyżej. Oj, kurczę, pieczone. Trochę wyżej byłeś, kryształku, nie powiem, że nie. I to może teraz zaważyć na tym, że ja przegram. A bardzo bym nie chciał przegrywać. No ale niestety, jak przegram, to przegram. Muszę się z tym pogodzić. Muszę się pogodzić, że nie zawsze mogę wygrywać. W ogóle tak, wiecie, jakby się całe życie ciągle wygrywało, to też byłoby słabo. Nie żeby coś. No ale jednak się udało, więc cieszę się z tego powodu. Lecimy dalej. Witam z powrotem. Już jestem. Więc jedziemy z koksem w takim razie. Muszę sobie tutaj bliżej tak jakby usiąść. I co tutaj mamy? Następny poziom Rampage Ruins. Troszeczkę sobie oddalę mikrofon, żeby nie było. Wjeżdżamy do Rampage Ruins. Jestem ciekaw, co tutaj na nas będzie czekać. Nie mogę się serdecznie doczekać. To czasem nie było trochę zrymowane? Nie, nie wydaje mi się. Więc okej, na razie z tych zmian, które zauważyłem, to dwa poziomy mają taką samą muzykę, czyli dokładnie ten poziom, o którym już wam mówiłem. No i trzeci poziom ma tą samą, czyli w zasadzie chyba wszystkie fioletowe poziomy mają jedną i tą samą muzykę. Nie ma co się dziwić, jest to alfa w końcu, nie mieli jeszcze pomysłów na zaprogramowanie dokładnej nutki do danego poziomu, no nie ukrywajmy tego. To było raczej w dalekich planach. W ogóle mam nadzieję, że teraz mikrofon będzie w miarę fajnie zedytowany, bo audio z ostatniego odcinka było troszeczkę inne niż mi się wydaje. Przynajmniej ja tak zauważyłem, że tak jakbym brzmiał, jakby był pod wodą. A wolę takiego czegoś uniknąć, bo ja wiem, z jakiego to jest incydentu. To nawet na dzisiejszym live z Crasha on the Run mówiłem, że bardzo często audio mi się jebie w momencie, kiedy moją twarzyczkę wystawiam za mikrofon, za popfiltr, więc teraz będę starał się po prostu być dosyć blisko popfiltru, ale nie aż tak, żeby, wiecie, przedobrzyć i na przykład twarz lub po prostu całą swoją głowę tak za popfiltr, wiecie, zrobić o coś takiego. Bo potem się audio niestety jebie. Dobra, gdzie jest ostatni kryształ? A, tu jest. Nie zauważyłem. Aha, i nie ma czegoś takiego, że nasz kart zatrzymuje się w miejscu w momencie, kiedy zbierzemy ostatni kryształ. Dopiero później to zaprogramowali. Ciekawe. No to co, widzimy się teraz w Insanity Beach. W ogóle śmieszną rzecz odkryłem. Słuchajcie sobie teraz tego, w Voice'ie. Jak ja przejdę na zakładkę Voice, posłuchajcie sobie tych odgłosów. Słyszeliście, nie? Prawda? Słyszeliście te odgłosy, co nie? Z tego, co mogę się co jedynie domyśleć, to po prostu są to prototypowe odgłosy Polara. Bardzo fajne, nie powiem, że nie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. School Rock, ostatni poziom, w sumie to powinien być pierwszy nasz poziom z fioletowych klej CTR-ów. No ale robimy go na samym końcu, więc trudno się mówi. I tutaj mamy minutę 10 tylko. Lub aż minutę 10. Nie, no tylko minutę 10, bo w oryginale, a nie, w oryginale chyba podobnie było, co nie? Już nawet nie pamiętam. Pewnie dam wam znać w tekście. Ale z tego, co widzę, kryształy, wszystko jest na swoim miejscu, tak więc tutaj raczej nie musieli nic za bardzo zmieniać, co jest oczywiście fajne, nie powiem, że nie. 14 na 20. 16 na 20. To jeszcze 4 kryształy i ja widzę, gdzie one są. I wszystkie u góry są. Jak najbardziej tak. Okej. I mamy wszystko zebrane. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. 14 minut. Trochę krótko jak na odcinek. Nie powiem, że nie. Ale powiem wam taką jedną ważną ciekawostkę. Pojedźmy sobie do Gemstone Wally.
I teraz wam coś pokażę, bo to jest po prostu coś, o czym chciałem pogadać już z wami ostatnio, ale zapomniałem z jakiegoś powodu, z dziwnego powodu zapomniałem. Tu w ogóle mamy Oxeda, możemy się z nim pościgać. Nie wiem, czy chcę to jeszcze robić. W sumie można byłoby to zrobić jako takie zakończenie tego oto odcinka. Ale patrzcie na to, widzicie te wszystkie warp pody, które są czynne, co nie? Okazuje się, że nie musimy mieć wszystkich czterech CTR-ów z różnorakich kolorków. W ogóle tutaj jest z jakiegoś powodu dziwnie niebieski kolor, tak by the way, tak zauważyłem. Ponieważ niby na początku było mówione, że tutaj potrzeba 4 żetony CTR, żeby się te portale odblokowały. Okazuje się, że tak naprawdę możemy zdobyć 1 lub 2 tokeny i już te portale się odblokowują. Tak więc jest to dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Bardzo zastanawiająca. Aczkolwiek jeżeli tak chcą się bawić, no to niech tak się bawią. Okej, to ja mam teraz propozycję. Musiałem sobie zapisać stan i pojedźmy na wyścig z Oxeidem. Zobaczmy, co się stanie. Co to za odgłos był? Słyszeliście to? A, okej. Okej. Czyli wygląda na to, że tak naprawdę Oxeid to jest fake crash. Okej. Czyli Oxeid zachowuje się tak samo jak praktycznie każdy przeciwnik, tudzież boss w tej gierce, no ale nazwijmy ich przeciwnikami, no bo oni przy bossach to nawet nie stali, no sorry bardzo, ale oni nie mają swoich tak jakby mocy, co powoduje, że... Że są tylko zwykłymi przeciwnikami, no nie mają żadnych wyjątkowych mocy, które wyróżnia ich spośród wszystkich tak naprawdę przeciwników. To są zwykłe randomy w takim bądź razie. Aczkolwiek, teraz ciekawostka, jak widzicie, mamy tutaj zdjęcie fake crasha, co oznacza, że nie było jeszcze w planach wplanowanego zdjęcia lub po prostu takiego awataru Nitrousa Oxeida. Otóż to daje nam taką małą teorię, przynajmniej dla mnie teorię, bo dla mnie to jest taka teoria, może nawet i dla niektórych być to teoria spiskowa. Dla mnie osobiście jest to teoria, nie musicie mi oczywiście w moje teorie wierzyć, możecie równie dobrze je olać od taki tip. Ale jak pamiętacie, z Crashem Team Racing wybuchła kiedyś tam kontrowersja, no może nie kontrowersja, ale taka dosyć ciekawa ciekawostka, dokładnie. Polska, mój ulubiony język, kocham bardzo serdecznie, że jak wiecie, Penta Penguin i Nitrous Oxeid w wersji bodajże chyba beta i w finalnej wersji mają ten sam kod. W momencie, kiedy przykładowo na Game Shark ogarniecie sobie postać Penta Penguina, znaczy Nitrous Oxeida, to jak wejdziecie sobie w kody, okaże się, że Penta Penguin i Nitrous Oxeid mają ten sam kod. Że dosłownie w momencie, bo jak wiecie, no Nitrous Oxeid się ma na tyle skomplikowany model, że samo nawet Naughty Dog powiedziało, że samo jakby to można powiedzieć zhakowanie gry, żeby grać Oxeidem, powoduje, że przykładowo jego model nie pojawia się na podium. Przez co przykładowo, że kiedy powiedzmy Oxeid wygrywa, kiedy byście wygrali Oxeidem i wygralibyście jakiś wyścig, to autentycznie nikogo na podium nie ma. Tylko są postacie, które jakby to można powiedzieć... są postacie, które przegrały z wami. Jest to spowodowane z tego względu, że Oxeid ma zaprogramowaną tylko jedną animację i to jest animacja przegrania. Tak więc w momencie, kiedy byście powiedzmy stoczyli wyścig z drugim Oxeidem, czyli byłby Oxeid versus Oxeid, to na podium mielibyście dwa razy taką samą pozę, czyli Oxeida, który jest wiecznie wkurzony, bo przegrał wyścig. Mam nadzieję, że to dobrze tłumaczę, bo staram się to jak najlogiczniej wytłumaczyć. I co to w ogóle pokazuje? Dlaczego ja tutaj wspomniałem o fake crashu, Penta Penguinie i tak dalej? Tak jak już powiedziałem, w wersji finalnej i w becie
Penta, Pinguin i Oxide mają ten sam kod postaci. Tam w Gamesharku albo w kodzie gry mogą nawet zobaczyć. Natomiast z tego co widzę, skoro mamy tutaj zdjęcie Fake Crasha, może być to tylko zdjęcie, ale równie dobrze mogli twórcy początkowo planować, że to Fake Crash będzie tą jakby postacią, która będzie się nadpisywała w momencie, kiedy Oxide będzie przez kogoś zastąpiany. Zaraz to jeszcze inaczej wytłumaczę, spokojnie, bo ja lubię rozmawiać na ten temat, bo już kiedyś rozmawiałem z paroma osobami na ten temat i była dosyć ciekawa dyskusja, nie powiem, że nie. O, i przy okazji zdobyliśmy piąty klucz. Jak fajnie. Gdzie w oryginale tak na dobrą sprawę mogliśmy tylko 4 klucze zdobyć, tak więc... No, szkoda, że zdobyliśmy piąty klucz, który tak na dobrą sprawę nam się na nic nie przyda, ale okej. Więc dobra. Do czego ja teraz piję? Kojarzycie może serię Pokémon? Mamy coś takiego w serii Pokémon, jak Pokémon, a może bardziej nie Pokémon, a taką postać, która nazywa się, lub kod po prostu, zbiór kodów, który nazywa się Missingno. Missingno ma coś takiego w sobie, że on często się nadpisuje pod jakieś Pokémony, czyli przykładowo Missingno może być Pokémonem, przykładowo takim Bulbazaurem, Rattatą czy innym tego typu Pokémonem. I to jest właśnie podobna zasada z Crashem Team Racing i z Nitrousem Oxide'em. Dlaczego? Ponieważ Nitrous Oxide ma ten sam kod co Penta Pinguin w finalnej wersji. Co za tym idzie, Nitrous Oxide może się równie dobrze tak jakby podszywać lub kod źródłowy może się tak jakby za bardzo... On może się jakby zmienić w Penta Pinguina w każdej chwili. Czyli przykładowo robicie wyścig z bossem i przykładowo jeżeli jedziecie, nie wiem... Penta Pinguinem z jakimś tam bossem, przykładowo z Reaperu, Papu Papu, Komodo Joe, to przykładowo... Kurde, za dużo słowa przykładowo. To jedziecie Oxide'em w wyścig z którymś z tych bossów i jak wyjeżdżacie przykładowo z garażu, to niekoniecznie musicie wyjechać już jako Oxide, ale możecie wyjechać jako Penta Pinguin. I tu się właśnie włącza ta cała zasada nadpisywania kodu, czyli po prostu Oxide przemienia się wtedy w Penta Pinguina. W tym wypadku może być nawet Fake Crasha. Nawet chyba jest jeden let's play, może nie let's play, a walkthrough z zagranicy, który przedstawiał właśnie Nitrousa Oxide'a, który jechał w różnych poziomach, a później on się zmieniał w tego Fake Crasha. To jest właśnie dlatego, że kod jakby zaczął działać i okazuje się, że po prostu postać się nadpisała w drugą postać. Można to tak sobie tłumaczyć, przynajmniej ja to staram się jak najmądrzej tłumaczyć, nie wiem czy mi to wychodzi, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to postaram się to wytłumaczyć w sekcji komentarzy, bo ja chcę wam jak najlepiej to wszystko przedstawić i mogę czasami mieć takie troszeczkę małe zająknięcia, dlatego że po prostu chcę, żeby to jak najlepiej było przedstawione, a niekoniecznie musi mi się udać. Tak więc, reasumując, podsumowując, co dzisiaj się udało nam zrobić, to zrobiliśmy... wszystkie fioletowe poziomy, no i zdobyliśmy piąty klucz za Nitrous Oxide Challenge. Co jest, mówię, zaskakujące, bo w finalnej wersji tylko mieliśmy 4 klucze, nie mogliśmy mieć 5 kluczy, tak więc fajna sprawa, nie powiem, że nie. Ciekawe byłoby, czy gdybym po raz drugi pokonał Oxide, to czy bym dostał drugi klucz i bym tak nagle miał 6 kluczy. No nic to. Nie wiem, czy zrobię to jako jeden długi taki odcinek, raczej wątpię, ale myślę, że w tym momencie mógłbym się z wami pożegnać. I teraz plan jest taki na dalszą część tej serii. Relikty będziemy robili sobie na streamie, tak więc być może na najbliższy stream to będą właśnie streamy, gdzie będziemy robili sobie relikty wszystkie czasowe, żeby już to mieć z głowy, bo nie chcę tego robić jako montaż, bo to za dużo będzie z tym roboty. Zrobimy sobie to jako jeden taki długi stream, gdzie w zasadzie przejdziemy wszystkie poziomy i zbierzemy całe 18 reliktów. CTR-y tam, gdzie mi się uda, to po prostu nadrobię. Też pokażę CTR-y, których nie udało mi się pokazać, na przykład, no, były poziomy, które robiłem i chyba nie udało mi się wszystkich pokazać, bo tam część pominąłem. A jeżeli pokazywałem już wszystkie poziomy z CTR-ami, to po prostu większość tych tokenów, które mogłem zebrać i było blisko te literki i widziałem, że mogłem je zebrać, ale nie zebrałem, to po prostu zbiorę to poza anteną. Dobra.
Ja już nie będę przedłużał, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej, żebyście mogli być na bieżąco z tym, co ja tutaj robię, co ja tutaj tworzę na kanale. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Widzimy się w kolejnych zatem odcinkach z Crasha Team Racing i nie tylko, w sensie z Crasha Team Racing Alfy trzeba tutaj zaznaczyć lub prototypu, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. I w następnym odcinku prawdopodobnie już będziemy kończyli gierkę tak dosłownie, żeby pokazać już wam kompletnie wszystko i dopiero do Crasha Team Racing wrócić w wakacje, żeby zrobić ostatni taki finałowy już let's play z klasycznego Crasha Team Racing i będzie to let's play z bety Crasha Team Racing, której już kiedyś streamowałem w 2016 roku. Później się zdarzyło, że to zrobiłem w 2018. I myślę, że jako taki wielki finał zrobię z tego serię odcinkową, żeby już zakończyć jakiekolwiek prototypowe wersje Crasha Team Racing i zabierzemy się za inne gierki, ponieważ jest dużo fajnych gierek z wersji prototypowych, które chciałbym wam pokazać. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!